Adwentowe rozważania zaczynaliśmy wczoraj od ziemi, od człowieka, bowiem człowiek jest tym, który czeka na tego, który obiecał, że przyjdzie. Ale cóż znaczy czekać? Przykładać rękę do czoła, rozglądać się. Sprawa jest bardziej wewnętrzna. Dlatego zaproponowałem, by naszym przewodnikiem w owym oczekiwaniu, ale także i głębszym poznawaniu każdego z nas, samego siebie, rozpoznaniu, poprosiłem wybitnego teologa, wybitną postać i świętego, Johna Henry Newmana, angielskiego teologa, pisarza, który będąc Anglikaninem w dojrzałym wieku bardzo świadomie wstąpił do kościoła rzymskokatolickiego i długą część swego życia, nie wyrzekając się zresztą poprzedniego okresu, jako spędził jako duchowny ksiądz, a u końca życia kardynał kościoła rzymskokatolickiego. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na jego rozważaniu o wierze. Na ile człowiek racjonalny, tak zwany nowoczesny, znający współczesną myśl, a sam Newman był wybitnym znawcą myśli filozoficznej, szczególnie właśnie brytyjskiej, Locke czy Hume, to byli autorzy, których on znał bardzo doskonale, ale z którymi w sposób bardzo dyskretny, ale jednocześnie bardzo mocny dyskutował. Oryginalne jest myślenie Newmana o wierze. Szczególnie w momencie, gdy prowadzi do pewnego wniosku, kiedy pytając znajdujemy odpowiedź i do tej odpowiedzi musimy się ustosunkować. I nie wystarczy tylko zgoda o charakterze czysto, no powiedziałbym to, takim rozumowym. Bowiem wiara jest relacją do Boga, który obdarzając człowieka swoim światłem i swoją obecnością, stawia mu także jakieś zadanie. Jak przyjąć to zadanie? I tu mówiliśmy i padło to angielskie słowo assent, tłumaczone chyba najlepiej jako przyświadczenie, zgoda, przyjęcie, czyli podjęcie drogi. Dzisiaj chciałbyśmy porozmawiali o drodze, czy o przewodniku do tej drogi, która wiedzie, a którą człowiek wierzący, pragnący prowadzić swoje życie w sposób dojrzały, do której odnajduje. I tu kolejny temat, którym się bardzo mocno kardynał święty John Henry Newman zajmował. Problem sumienia. Czyli tego sposobu myślenia, który kieruje ludzkim postępowaniem. Newman, zgodnie zresztą z tradycją rzymskokatolicką, jest przekonany, że owym sumieniem, czyli zdolnością do kierowania świadomego swoim postępowaniem, obdarzony jest każdy człowiek, a w sposób jakby szczególny człowiek religijny. Religijny nie tylko chrześcijanin. Newman był bardzo oryginalny w mówieniu o tym, że także i tradycję grecką, nie tylko tę mitologiczną, ale także tę wielką tradycję filozofii, ale także i dramaturgii greckiej traktował jako religię naturalną. I może mały fragment, który przytoczę z Antygony Sofoklesa, dobrze już nas wprowadza to intuicyjne rozumienie tego terminu sumienie. Antygona tak mówi do Kreona. A nie mniemałam, że ukaz twój ostry tyle miał wagi i siły w człowieku, abyś miał łamać święte prawa Boże, które są wieczne i trwają od wieków.
że ich początku nikt zbadać nie może. Ja też nie chciałam ulęknąć się człeka i za złamanie przez tych kiedyś Bogom zdawać tam sprawę. Właśnie, święte prawa Boże, boskie prawa, te, które kazały pochować zamordowanego brata, a który władca i to z bliskiej rodziny, morderca, zakazywał. Jest więc w człowieku coś bardzo głębokiego, co daje mu orientację w trudnych sytuacjach życiowych. Newman przytacza tutaj bardzo bliskie, właśnie Sofoklesowi, słowa świętego Pawła z listu do Rzymian. Bo gdy poganie, Grecy, którzy prawa pisanego, obecność w Starym Testamencie, nie znają, idąc za naturę, czynią to, co nakazuje prawo, sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że sama treść prawa wpisana jest w ich serca. Gdy zatem sumienie staje się jako, niejako, przed nim jako świadek, mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające i uniewinniające. Tak jest, że człowiek, istota myśląca, nie tylko ocenia swoje postępowanie od strony ich skuteczności i efektu, do którego prowadzą, ale także od strony etycznej, od strony tego, czy prowadzą do dobra, czy też do zła. Człowiek ma ten dar. Przybliżmy się nieco tej zdolności, czy tej powinności, może lepsze to jest określenie, wypływające dla człowieka z jego sumienia. Klasyczna teologia katolicka, sformułowana przez świętego Tomasza, powiada, że akt sumienia jest aktem myśli, nie uczuć ludzkich, lecz myśli. Wpisane są w jego umysł, czy dokładnie w jego intelekt, który ma bardzo ważne dwie funkcje. Służy poznaniu i postępowaniu, działaniu. A działaniem kieruje jego ten umysł, rozum praktyczny. Tym, który nie jest tylko spekulacją, tylko spekulacja to jest bardzo ważna, to jest ta próba ogarnięcia myślą rzeczywistości, w której się znajduje, ale także jest też i ta zdolność do myślenia, które kieruje jego praktycznie działaniem. Sumienie jest więc władzą umysłową, a nie jest tylko jakąś emocjonalną reakcją, czy z jakimś czysto płynącym z pewnych przeżyć emocjonalnych działań. Ten praktyczny rozum nazywamy roztropnością. To znaczy od razu, że język potoczny bardzo osłabił rozumienie roztropności. Często jako roztropnym określamy człowieka, którego jednocześnie mamy ochotę określić, przepraszam za takie potoczne określenie, za cwaniaka. Roztropny to wie, co zrobić, żeby wyjść na swoje. Tu nie o to chodzi, żeby wyjść na swoje. Roztropność jest tą zdolnością do myślenia, które pełni funkcję jakby, może to niedobre słowo, kierownicy. Człowiek etyczny jest tym, który posługuje się tym rozumem swoim praktycznym i od strony wartości dobra i zła ocenia, projektuje, ale także i ocenia swoje postępowanie.
Roztropny człowiek nie jest doktrynerem, nie jest tym, który wie wszystko i zawsze. To życie na to nie pozwala. Życie składa się z bardzo różnych sytuacji, a sytuacje są uwarunkowane w bardzo różne przyczyny. Można by powiedzieć, człowiek roztropny nie przypomina czołgu, który w terenie przejeżdża po każdym terenie, to raczej amfibia, to jest pojazd umiejący dostosować się do konkretnej sytuacji, ale nie po to, by się do niej przystosować, ale żeby w danej sytuacji znaleźć to, co jest właściwe, ważne, konkretne i skierujące człowieka do trafnego, dobrego działania. Po łacinie sumienie nazywa się conscientia, czyli można by powiedzieć współwiedza. A więc jest tu jakieś światło wyraziste, które rzucając, dając nam możliwość widzenia, przyglądania się sytuacji, pozwala nam podejmować trafną, a więc zarówno godną etycznie, jak i skuteczną, przynajmniej powinna być skuteczna w tym konkretnym działaniu postępowania. Rozum praktyczny, który jest aktem rozpoznania moralnej wartości czynu i zastosowania go w danej konkretnej sytuacji. I tutaj znowu ważne jest podkreślenie tego, że człowiek, chyba nie muszę tłumaczyć to ludziom dojrzałym, człowiek jest ułomny, człowiek może popełniać błędy. Nie zawsze jego zdolność myślenia także i może szczególnie właśnie praktycznego myślenia nie jest tak jasna. Bardzo często wiele rzeczy nas złudnych pociąga. I stąd tak bardzo ważną jest rzeczą, aczkolwiek święty Paweł wskazuje, że sumienie daje nam to światło, ale to światło wymaga jakiegoś wyostrzenia, wzmocnienia. I ponieważ to przyświadczenie dojrzałej wiary łączy nas w mocnej relacji z Bogiem, bo my nie tylko przecież, wiara nie tylko polega na tym, że wierzymy w Boga, ale wierzymy Bogu. I ten element zawierzenia się niejako na Bogu jest czynnikiem bardzo mocnym, zarówno wzmacniającym nasze widzenie, jak i oczyszczające jest z jakiegoś błędu i tak dalej. Więc także i tutaj głos sumienia jest głosem ludzkiego umysłu, ale oświeconego światłem z wysoka, światłem tam z tego gwieździstego nieba, jak Kant nazywa miejsce, w którym spoczywa Bóg. Praktycznie jest bardzo ważną rzeczą, by umieć, i to jest bardzo istotne, by umieć odróżnić sąd sumienia od wszelakiego rodzaju poczucia winy. Ta różnica jest bardzo ważna zarówno dla ludzi dojrzałych, jak i wskazówka wychowawcza. Bardzo często wychowawcy popełniają ten błąd, wskazując swoim wychowankom niesłuszność takiego czy innego ich postępowania, ich czynów, ich działania, po to, żeby wzbudzić w nich poczucie winy i obawy przed karą, która za tę winę na nich czeka. I to jest w gruncie rzeczy
wywoływanie poczucia lęku, który płynie z tego, że uczestniczymy w jakichś relacjach z ludźmi, żyjemy w jakiejś kulturze, w której są pewne normy, których sensu nie zawsze rozumiemy, ale naruszenia tych norm bardzo się boimy, albowiem za to grozi jakaś kara. Czasami my, kaznodzieje, jakby ten moment poczucia winy wykorzystujemy, strasząc słuchaczy tym, że za wszystko, co źle zrobiłeś, będzie kara i pamiętaj o tym, że Pan Bóg widzi więcej niż sam ty zrobiłeś. Nie zawsze to prowadzi, rzadko to prowadzi do naprawdę dojrzałego przeżywania tej wiary odpowiedzialnej, którą zwierzam, którą zawierzam Bogu. I tutaj chciałbym bardzo podkreślić, że dla Johna Henry Newmana sumienie było bardzo istotnym wyrazem i sprawdzianem żywej wiary, tej, która daje owoce tego przyświadczenia. I niewątpliwie dojrzewanie do bardzo świadomego kierowania się sumieniem przy podnoszeniu, podejmowaniu różnych decyzji jest życiem właśnie odpowiedzialnym. Odpowiedzialność, mówię do prawników, nie w sensie, mówię prawnym, że masz konsekwencje błędów, które mają, ale przede wszystkim termin odpowiedzialność w kontekście wiary jest, ma charakter personalny. Odpowiedzieć Bogu na ten dar, który przyjąłem i któremu chcę przyświadczyć. A więc gdzieś ponad tak sformułowanymi czy pojawiającymi się nam w sumieniu wskazówkami czy też zakazami, które kierują i wywołują te akty sumienia, które są wyrazistym wskaźnikiem naszego działania, jest tutaj, ma charakter właśnie relacji osobowej. O tym nie możemy zapominać, bowiem bardzo łatwo zawierzyć temu, że to sumienie samo do mnie przemawia i to właściwie jest w pełni i ja jestem tym sprawcą i to jest jakiś błąd, który często prowadzi do jakiegoś zapadnięcia się w siebie i też do jakiegoś pokłócenia się często z samym sobą. Tutaj krótki dysonans. Wiemy, że i Pismo Święte, listy świętego Pawła bardzo mocno podkreślają to, że to najważniejsze przykazanie, przykazanie miłości, jest przykazaniem, w którym zawierają się treści całego dekalogu, czyli tych dwóch kamieni, na których wyryte na świętej górze Synaj słowa mają kierować naszym życiem. Tym najważniejszym jest przykazanie miłości, przykazanie miłości Boga i człowieka, każdego. I chciałbym tutaj dodać każdego, to znaczy samego siebie. Miłuj bliźniego jak siebie samego. I zastanówmy się, to polecam wszystkim zapytać siebie, czy rzeczywiście rozumiem całość tego przykazania, które w moim sumieniu, ta informacja, że to jest wskazówka, się znajduje.
kochać bliźniego jak siebie samego. Z mojego doświadczenia doszedłem do wniosku, że trzeba odróżnić egoistę od egocentryka. I przyznam się, że w życiu chyba więcej spotkałem egocentryków. Kto to jest egocentryk? Ten, który jest zajęty sobą. To jest bardzo wyraźne ograniczenie funkcjonowania swojego sumienia, które ma przecież opisywać wszystkie relacje z Bogiem i z ludźmi, relacje, które stawiają przed nami jakieś zadania i w związku z tym pewną konieczność działania. Egocentryk jest tym, który zajęty jest sobą przede wszystkim niezadowoleniem samego siebie. Co to? Co niezadowolenie z siebie jest zniewoleniem do siebie samego. Bardzo trudno być tym, który kocha bliźniego, człowiekowi, który nie kocha, czy wręcz czasami nienawidzi, odrzuca samego siebie. Może to jest nie całość zagadnienia, oczywiście sumienia, tylko chciałbym zwrócić uwagę na szeroki obszar całego naszego życia, także i naszej relacji do samych siebie. Jest ważne, by tutaj też swoją refleksji nad życiem, w sumieniu, czy tym, co tak potocznie nazywamy rachunkiem sumienia, czyli zmaganiem się samym sobą, w tym właśnie praktycznym rozumie, który ma kierować moją wszelką działalnością, twórczością i postępowaniem, do tego odnosić. Egocentryk jest powikłany emocjonalnie i nie może się otworzyć na drugiego człowieka i to powoduje często, że ta relacja do drugich ludzi jest bardzo mocno, jakby to powiedzieć, poraniona. Bardzo wiele trudności ludzie mają właśnie z tym. Sumienie jest zresztą niesłychanie istotną i ważną we wszelkich naszych działaniach, zarówno osobistych, prywatnych, dotyczących naszych najbliższych ludzi, ale no cóż to powiedzieć, szczególnie te zawody czy postępowanie i działanie, które wpisane jest jakaś próba organizacji życia wspólnego, życia, w którym mam decydować o bardzo ważnych sprawach dotyczących innych żyć, innych osób. Mówię do prawników, prawo bardzo szerokim obszarem zajmuje się i niejako wkracza w życie osobiste ludzi. Oczywiście prawo cywilne, wszelkie typy prawa są bardzo istotne i bardzo ważne, ale myślę, że każdy z prawników ma tę świadomość, że podnosząc czy biorąc odpowiedzialność za decyzje, wszelkiego rodzaju decyzje, do których jest zobowiązany, musi wziąć pod uwagę tutaj kwestię także i swojego sumienia. Bowiem tak czy inaczej, to co jest strzeżone przez prawo, w szerokim rozumieniu tego terminu prawo, czyli to życie wspólne, jest jednak obszarem działania konkretnych osób i dojrzałych osób, które także i w swoim sumieniu kierują się podejmowaniem owych decyzji, które nawet wtedy, gdy są dla niektórych przykre, mają służyć jednak nie temu, aby ludziom zadawać jakiś cios czy coś nieprzyjemnego, ale właśnie kierować się tym, co się uważa za sprawiedliwe prawo i nie kierowania się
jakimiś, no, może bardzo emocjonalnie zniekształconymi stanami swych emocji, które różnią się od takiej jasnej, wyrazistej, nie tyle może kombinacji, co sądu własnego sumienia. To jest tak bardzo istotne i tak bardzo ważne. Gdy jesteśmy przy sumieniu i jesteśmy przy pracy nad własnym sumieniem, dojrzałości, kierunku, który ma nam pomagać osiągnąć niepewną, tylko właśnie wyrazistą dojrzałość. Chciałbym wspomnieć niejako pewien rachunek sumienia, mojej odpowiedzialności za pewien rodzaj sprawiedliwości. Sprawiedliwości, której zadaniem jest przychodzenie ludziom z pomocą wtedy, gdy rozeznają i uznają to, że muszą stanąć przed Bogiem, aby dostąpić przebaczenia skutków samych fatalnych, grzesznych działań, z którymi się tutaj spotykamy w życiu, każdy z nas. Myślę o sakramencie spowiedzi. Sakramencie, który Jezus ustanowił po swoim zmartwychwstaniu, mówiąc do apostołów, komu grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone. Komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Ogromna władza, która nie służy temu, aby ludzi poniżać, oskarżać, to oni mają się rozeznaleźć wewnętrznie przed Bogiem, uznać swoją ułomność, swoją grzeszność, po to, by móc z nową siłą rozpocząć mocne działanie. Jest wśród teologów debata i są różne na ten temat poglądy. Mówi się, że spowiedź jest w zasadzie sprawowaniem jakiegoś sądu nad człowiekiem. Owszem, Bożego sądu, którego tutaj ten sędzia konfesjonale ma dokonać, przebaczenia czy oskarżenia. Raczej tutaj ten sąd, wielu ma bardzo z tym kłopoty. Ale są i inni. Tutaj chodzi o pewną interpretację. Myślę, że w sposobie funkcjonowania wielkich różnic nie ma. Ale niektórzy inni powiadają, że owo zmaganie się człowieka we własnym sumieniu i stanięcie przed Bogiem, w zastępstwie którego ma wyznać głośno, uznać siebie jako tym, który nie był wierny swemu sumieniu w momencie, gdy świadomie popełniał jakiś niegodny czyn. Czy to jest sąd? Są teologowie, którzy mówią, że spowiedź to jest medycyna salutis, to jest zbawcza medycyna. To ma służyć wewnętrznemu, duchowemu uzdrowieniu. Bardzo ważną jest rzeczą, aby tego był świadomy zarówno nie ten oskarżony, tylko ten, który staje w prawdzie przed Bogiem, nie przed księdzem. On jest tylko takim znakiem, to jest drogowskazem jest ten ksiądz. Przed Bogiem wyznać. To też jest przeciwko.
przyświadczenie swojej wiary, wyznanie i uznanie swojej słabości, uznanie, że w tej drodze popełniłem błąd, ale przyszedłem do Ciebie, bo mam nadzieję, bo zawierzyłem Tobie, że mogę zacząć od nowa, że nie jestem więźniem swej własnej niegodności. I to jest to bardzo ważne, to kształtowanie sumienia z pomocą sakramentu pojednania z Bogiem i z sobą samym. To bardzo ważne. To bardzo ważne. Powiedz nie jest po to, żebym się poniżył wszystkie swoje draństwa i świństwa, wyznając, co prawda, szeptem, po cichutku, ale wyznając w konfesjonale. Po to, aby uwierzyć ponownie, także i w siebie. Wiara Bogu umacnia dobrą wiarę w siebie, który świadomie kieruje się tym światłem, które jest mu dane w jego sumieniu, w jego odniesieniu do Boga, do innych ludzi, wobec tych wszystkich zadań, które życie mu postawiło. I tutaj jest moment, właśnie w tym dotknięciu sprawy, że stanięcie w prawdzie, doznanie daru, tego wewnętrznego odrodzenia, nie na tą chwilę, tylko na ten okres, który się teraz przede mną otwiera, jest punktem wyjścia do tego, aby umocniła się nasza nadzieja. Wiem, że człowiek, który dojrzał naprawdę do tego, żeby stanąć przed Bogiem i przed sobą samym, także do końca uznać, to był błąd, to był grzech, to było świństwo, to było moje tchórzostwo. Doznaje oczyszczenia, które daje mu światło, którym bez lęku może spojrzeć w przyszłość. Dlatego w zastanowieniu, postanowiłem w tym naszym dzisiejszym spotkaniu połączyć sumienie i nadzieję. Pracę z własnym sumieniem, z tym głosem mojego rozumu oświetlonym przez Boże światło, czerpać siłę do dobrego życia. Dobrego życia. I dlatego spojrzyjmy teraz, czym jest nadzieja. Jak ona nami kieruje. Jak nas prowadzi. Różnie teraz rozmawiamy, niektórzy, na temat pamięci o nauce, o postaci Jana Pawła II, nie wchodzę w te wszystkie rozmaite głosy, które w tej chwili padają. Ja tylko chciałbym przeczytać jedno zdanie, które papież powiedział w 1987 roku. To była ostatnia wizyta PRL-u, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, i który do władz naczelnych tego ustroju powiedział takie zdanie. Słusznie możemy sądzić,
że przyszły los ludzkości żyje w rękach tych, którzy potrafią podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei. No to jest nadzieja. Motyw pozwalający przyjąć życie i je rozwijać. Nie mówię o konsekwencjach politycznych tego, ale to sformułowanie papieskie moim zdaniem jest ciągle wyzwaniem dla wszystkich. I teraz wszyscy rządzący, także i w Polsce, powinni sobie zadawać to pytanie. Czy ci, którzy teraz rządzą, budują Rzeczpospolitą tak, by potrafili podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei. Motywy życia i nadziei. Nadzieja to nie tylko jest czas przyszły, czyli takie proste spodziewanie się. Nadzieja to jest akceptacja także i teraźniejszości, jeżeli jest dobra. Jeżeli jest zła, bo zastanowimy się chwilę nad tym, co jakby przeszkadza nadziei. Motyw życia. Nadzieja jest tym, co nawet tym bardzo zasmuconym, tym bardzo zagubionym, daje motyw życia. Daje to, że przed tobą jest przyszłość. Masz na nią, w każdym razie na tej ziemi, taki czy inny wpływ, ale tutaj, jak i teraz jesteś, chciałbym wskazać słuchającym, ale także i sobie uświadomić, co w nas powoduje często jakiś smutek, jakąś depresję. No, chwila obecna, w której teraz się spotykamy, jest bardzo trudna. Na wielu bardzo odcinkach. No przede wszystkim pandemia ogarniająca cały świat, podobno przewidziana przez znawców, dla nas zwyczajnych ludzi, raczej nieoczekiwana w całej swojej szerokości, jak i głębi strat, które zadaje ludziom. Pogubieni w tym wszystkim jesteśmy, ale nie tylko. Podobno jedną z najczęstszych chorób, niezależnie od pandemii, która dotyka wielu naszych współczesnych, to jest przede wszystkim depresja. Bardzo znakomity psychiatra, nieżyjący już od wielu lat, profesor Antoni Kępiński powiedział: bez nadziei nie ma aprobaty życia. Tymczasem jedną ze współczesnych plag dręczących ludzi jest depresja. Utrata nadziei jest jednym z osiowych objawów depresji. Właśnie w sumieniu, czyli w rozeznawaniu o strony właśnie tej nie teoretycznej, tylko praktycznej naszej sytuacji życiowej jest miejsce na rozeznanie. Czy dotyka mnie ta choroba i w jakim stopniu? Tenże Kępiński też mówił, że choroba to jest ta, która dotyka niszcząco duchowe życie człowieka.
Wtedy, gdy jesteśmy zamknięci w tej oto tutaj chwili i sytuacji i nie widzimy żadnej siły, która by nas z tego mogła wyprowadzić, i często popełniamy wtedy cały szereg czynności, które tylko wzmagają ową depresję i jakby zamykają nas w nas samych. I dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, by w zmaganiu się z własnym sumieniem nie utracić tego horyzontu światła rzuconego w przyszłość. Ale przyszłość, dla której znajdujemy ugruntowanie, uporządkowaniu swojego sumienia, ale nie tylko wobec mnie, ale także wobec innych ludzi, a przede wszystkim wobec Boga. Bardzo często, może skreślę to słowo bardzo, ale często, pewna stabilność, niestabilność, pewna martwota życia tego najgłębszego, twórczego życia duchowego zamiera w ludziach porażonych właśnie taką depresją, które prowadzi często do czegoś jeszcze bardziej od depresji niszczącego. Nie orientuję się, czy współczesna psychiatria, czy psychologia zna ten termin, ale podzielę się lekturami tekstów ze starożytności chrześcijańskiej. Szczególnie doświadczenie bardzo wielu takich pustelników, którzy uciekali z hałasu wielkich miast, jakim był Rzym, czy Aleksandria, czy inne, na całym obszarze Cesarstwa Rzymskiego. Również i wtedy, gdy już chrześcijaństwo zostało oficjalną religią, ale oni woleli właśnie gdzieś tak w samotności. I często tam oni zapadali w taką głębszą jeszcze duchowy paraliż określany jako akedia. Akedia, cedia. Objawia się przygnębieniem. Czytam Ewagriusza z Pontu. Akedia objawia się przygnębieniem, smutkiem, brakiem motywacji do działania, brakiem zaangażowania i nadziei, zniechęceniem, wyczerpaniem, zobojętnieniem, wrażeniem duchowej pustki. Jest to niezdolność bycia tu i teraz, zajmowania się tym, co właśnie jest. Mnich siedzi w swojej celi, jednak tam nie wytrzymuje. Ciągle wygląda przez okno, czy czasem ktoś nie przyjdzie. Głód wiedziny, nie może doczekać się pory na posiłek. Mój Boże, gdy zostaję na użytek naszego spotkania, przypominałem tę lekturę, to jednocześnie przypominają mi się rozmaite oświadczenia ludzi z naszego obecnego wykonu, ze zamknięcia. Jak nie można było wychodzić, trzeba było pozwolenie, żeby wyjść, w jakichś konkretnych tylko sprawach można było wyjść z domu. I dokładnie tak się zachowywali ludzie, a szczególnie może dzieci czy młodzież, prawda? Właśnie takie zapadnięcie. Właśnie, może nie w depresję w sensie psychiatrycznym, ale w tą akedię w znaczeniu duchowym, która owocuje, promieniuje oczywiście także i na nasze życie właśnie emocjonalne, zachowanie, rozmaite takie działania. I tutaj być może na
inne trudności takie psychologiczne, psychiatryczne, można znaleźć jakieś leki, także i takie fizykalne, ale chyba z ową acedią, czy akedią, różnie to mówią, tu już jest konieczność zmagania się z jakimś wymiarem duchowym. I tu bym chciał powiedzieć, że ci z owych pustelników, może w czasie tej pandemii też przymuszani jesteśmy przynajmniej okresowo do jakby pewnej, też znajdowania się na pewnej pustyni, którymi stają się po części wielkie miasta. Nigdy nie zapomnę pierwszej jakiejś przechadzki takiej. Urwałem się na chwilę z klasztoru i chodziłem, to było w kwietniu, na początku kwietnia po Krakowie i to byłem przerażony pustkiem tego miasta. To chyba wszyscy sobie zdają sprawę, którzy mieszkają w wielkich miastach, co się działo w pustych miastach. Taka właśnie akedia, ale to było także i w nas. Niby to dziwiliśmy się, ale to my tacy też akedyści patrzyliśmy tak na ludzi. Uśpienie duszy. Uśpienie duszy. Nadzieja nie jest lekarstwem w sensie takim, który można podać w pigułce. Jest efektem pracy, której człowiek osiąga pewną moc, tak, moc pozwalająca wyjść z tego zniewolenia, z tego zamknięcia, z tego zaduszenia w sobie. Ta duchowa akedia, duchowe zapadnięcie się w sobie i dramat samotności, która nie widzi możliwości przełamania tego uwięzienia się w samym sobie. Mój Boże, odniesienie się do znowu owego rozumu praktycznego. Rozumu praktycznego. Przełam to. Poproś. Wyciągnij rękę. Z tego nie wyjdziesz sam. Ktoś, kto wpadł w jakieś głębokie błoto, nie wyzwoli się, machając swoimi nogami i rękami. Musi znaleźć jakąś gałąź z tego drzewa, które jest pochylone nad bagnem, by się wyciągnąć. Albo uchwycić dłoń kogoś, któremu ją podaje. Nie jesteśmy omnipotencjalni, samomocni w różnych życiowych sytuacjach. I znowu owa uwewnętrzniona, pogłębiona wiara, esent, przyświadczenie Bogu, który nam się nawet więcej jak rękę podał, stał się jednym z nas. To jest Adwent. Niebo się otwarło. On naprawdę przyszedł i naprawdę jest, naprawdę mieszka. I jest ta ręka, która jest ci podawana, gdy ogarnęła cię tak bardzo, tak ogromnie ta mocna, ciemna siła. Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy skazani na klęskę. Sumienie nie jest kulą przywiązaną nam do nogi, kaleczącą w naszych działaniach, w naszych zachowaniach. Nie jest żadną klęską. Jest przeciwnie.
jest siłą. Może na pociechę, bo o trudnych rzeczach mówimy. Zaczęło się od Kanta. Przyjmijcie mniej patetyczną uwagę znalezioną w jednym z jego takich notatek. Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia, niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy. Nadzieję, sen i uśmiech. Niby banalne, ale takie proste. Ta wielka nadzieja, sen, uśmiech. Ale uśmiech? Czy to poważne? Chciałbym pożegnać się ze słuchaczami modlitwą. Modlitwą świętego Tomasza Morusa. Zaczęliśmy od Anglika, świętego Johna Henry Newmana. Kończymy modlitwą Tomasza Morusa, tego, który nie zgodził się z zerwaniem przez Kościół w Anglii z Kościołem Rzymskim i choć był bliskim współpracownikiem króla, został stracony. Ta modlitwa została zapisana chyba w okresie, kiedy już był uwięziony. Ale posłuchajcie. Wielokrotnie to czytałem, nigdy nie miałem wrażenia, że czytam świętego więźnia. Tomasz modlił się tak. Panie, daj mi dobre trawienie i także coś do przetrawienia. Daj mi zdrowie ciała i pogodę ducha, bym mógł je zachować. Panie, daj mi prosty umysł, bym umiał gromadzić skarby ze wszystkiego, co dobre i abym się nie przerażał na widok zła, ale raczej bym trafił wszystko dobrze zrozumieć. Daj mi takiego ducha, który by nie znał znużenia, szemrania, wzdychania, skargi i nie pozwolił, bym się zbytnio zadręczał tą rzeczą tak zawadzającą, która się nazywa moim ja. Panie, daj mi poczucie humoru, udziel mi łaski, rozumienia żartów, abym potrafił odkryć w życiu odrobinę radości i mógł sprawiać radość innym. Rozumiem, że modlił się razem z nami święty Tomasz Morus. I przyjmijcie słowa tej modlitwy jako życzenia. Życzenia na święta. Miejcie takiego ducha, który by nie znał znużenia, szemrania, wzdychania. Daj wam poczucie humoru, rozumienie żartów. Odkryjcie choć odrobinę radości, by sprawiać ją innych. Amen. Spróbuj opiewać okaleczony świat. Spróbuj opiewać okaleczony świat. Pamiętaj o długich dniach czerwca i o poziomkach, kroplach wina, rozy, o pokrzywach, które metodycznie zarastały, opuszczone domostwa wygnanych. Musisz opiewać okaleczony świat. Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty. Jeden z nich miał przed sobą długą podróż, na inny czekała tylko słona nicość. Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd. Słyszałeś oprawców, którzy radośnie śpiewali. Powinieneś opiewać okaleczony świat. Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem w białym pokoju i firanka poruszyła się. Wróć myślą do koncertu, kiedy wybuchła muzyka.
Jesienią zbierałeś żołędzie w parku, a liście wirowały nad bliznami ziemi. Opiewaj okaleczony świat i szare piórko zgubione przez drozda i delikatne światło, które błądzi i znika i powraca. Obejrzeliśmy rozważania adwentowe o nadziei. Chciałbym w tym miejscu podziękować z całego serca tym wszystkim, którzy przyczynili się do ich powstania, a w szczególności ojcu Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu i poecie Adamowi Zagajewskiemu. Cóż, powiem jak w XVIII-wiecznej polskiej pastorałce, jak w Betlejem do Szopki pasterze przybyli, pięknie się skłonili, dzieciątko się śmieje, trzeba mieć nadzieję. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić, kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się stroić, kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera.